Dobry wieczór. Mamy dzisiaj wspaniałego gościa w Radiu TPI. Po koncercie udało nam się złapać chwilę artystkę, która no, jest na topie cały czas. Wspaniały koncert dzisiaj dała. Kłaniam się, dobry wieczór, pani Natalio. No, dobry wieczór. Bo wiem, że to jest męczące po koncercie, wiem, że to trasy są te rzeczy. Skąd ta pasja do śpiewania? Każdemu artyście ciężko na to odpowiedzieć, bo to się gdzieś tam, myślę, że na pewno rodziło latami i tak naprawdę było takie obecne w życiu i zawsze takie bardzo oczywiste, że tę muzykę kocham. Więc chyba nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zgadza się, to jest na pewno trudne pytanie, ale to w człowieku jest muzyka, nie? Myślę, że na pewno i to myślę, że w każdym, niezależnie od tego, czy tym muzykiem oficjalnie jest, czy nie jest. Myślę, że muzyka jest akurat takim elementem, który towarzyszy nam wszystkim. No ja rozumiem, bo jestem bluesowym gitarzystą i bluesa czuję bardzo, ale wiem, że ciekawą muzykę wygracie też, tą pop taką trochę inną, ale ciekawa, elektryzująca ta muzyka jest i powiem, że na pewno jest też sporo fanów. Była pierwsza płyta, to już wiemy, będzie druga, tak? Coś o tej płycie? Już była druga. Ach, to jestem do tyłu. To już jest, tak, już wydałam dwie, w październiku ukazała się właśnie druga i teraz właśnie koncertujemy głównie z materiałem z tej drugiej, na trasie letniej gramy w wersję jeszcze pełniejszą niż na zimową. A jeszcze tym bardziej szykujemy się na trasę jesienną, klubową, na którą też serdecznie zapraszam. Tam też będą już jeszcze jakieś nowości. Także teraz mamy taki okres właśnie gorący, bo koncertujemy, ale bardzo to lubimy i to jest chyba właśnie to, jest to, co ja lubię najbardziej w tym wszystkim, że mogę ostatecznie wyjść i tę muzykę pokazać fanom. Ja zawsze zadaję to pytanie, skąd się bierze moc do śpiewania i do tej pracy, ta energia? To jest ciężkie. Tak naprawdę ja to się zawsze śmieję, że to jest też trochę praca fizyczna tak naprawdę. To nie jest takie łatwe. Nawet samo wyjście, zaśpiewanie godzinnego koncertu wymaga treningu fizycznego, tak samo i psychicznego. A do tego dochodzą przejazdy. Czasami trzeba zrobić przejazd Katowice, Trójmiasto, potem Rzeszów i z powrotem do Szczecina. Tak się zdarza z dnia na dzień. I to faktycznie myślę, że tutaj przygotowanie fizyczne jest bardzo ważne. Chociaż też niektórzy tego nie mają, a mają tę energię wewnętrzną, która absolutnie im na to wszystko pozwala. Więc też myślę, że tutaj determinacja i ciężka praca pomagają w tym, żeby ten talent móc gdzieś tam wykorzystywać w taki zdrowy sposób i faktycznie móc te godzinne koncerty dawać, bo nie ukrywam, że ja też musiałam trochę się tego nauczyć. No wiadomo, to jest ciężka praca. Tak. Trochę wiem na ten temat. A teraz zapytam jeszcze tak z innej rzeczy. Czy rzeczywiście ten Voice coś dał? Voice of Poland? Czy tylko tyle, żeby pokazać się troszeczkę w telewizji i ta popularność, czy coś jeszcze więcej dało? Ciężko powiedzieć. No, na pewno dało mi to, że zainteresowała się mną wytwórnia, z którą mam podpisany teraz kontrakt i to jest na pewno pierwszy taki duży krok, który zrobiłam w swojej karierze, ale tak naprawdę na tej karierze zaważyło wszystko to, co zrobiłam po programie, które już nie miało związku z samym programem, tylko zależało bezpośrednio od mojej pracy, od pracy ekipy, z którą współpracujemy już kilka lat i myślę, że też dużo zależy od nastawienia chyba do tego typu programów. No to co, my chyba wszystko, dużo zdrowia życzymy, wytrwałości w tym, wielu sukcesów, przede wszystkim następnych płyt, no i dużej publiki. Dziękuję bardzo.